Witam wszystkich, tu Blog Odkrywcy. Jestem w Bytomiu. Interesuje mnie dzisiaj kopalnia Centrum, no i gdzieś tam ślady związane z tą kopalnią. W tym przypadku interesuje mnie szyb wodny. No jestem około, nie wiem, 200-300 metrów od stacji na Karbiu, od estakady. I sobie gdzieś tu chodzę po tym już bardzo mocno zarośniętym, zalesionym terenie. No gdzieś to próbuję coś znaleźć. No i pojawiła się jakaś niewielka ruinka. Czy była związana z kompleksem tego szybu wodnego? Trudno powiedzieć. Aczkolwiek jeżeli jestem w tym miejscu, gdzie w okolicach tego miejsca, gdzie miał się ten szyb znajdować, więc możliwe, że było to coś związanego. Ogólnie niczego imponującego nie spodziewałem się tutaj znaleźć na tym terenie. Więc i tak jest fajna ciekawostka związana może z niewielką, ale jednak ruiną, fragmencie jakiegoś budynku, to i tak jest bardzo, bardzo dużo. No więc jest fajna ciekawostka na samym początku, że tak powiem, szukania śladów tego dawnego szybu. Dobra, możemy iść dalej. Co do samego szybu, to został on wyburzony w 1995, zlikwidowany. Kiedy wyburzony, to nie wiem, ale właśnie zlikwidowany w 1995. I był to dawny szyb rudny kopalni Apfel. Zresztą kopalnia Centrum powstała na terenach wydobywczych dawnych kopalń Apfel i Teresa, kopalń gdzieś tam galmanu, cynku. Ale to już są zamierzchłe czasy, gdzieś tam połowa XIX wieku. I ogólnie szyb ten, który został pozostawiony, niejako miał być pierwszym szybem wentylacyjnym nowo powstałej kopalni Centrum, kopalni węgla oczywiście, dla poziomu 372. Niestety natrafiono na dość dużą żyłę wodną, z którą w tamtych czasach nie potrafiono sobie poradzić, no i zaniechano przez to inwestycji. Natomiast odkryto, że woda ta jest zdatna do picia, no i postanowiono ją wykorzystać i zaopatrywano miasto Bytom tak naprawdę do lat 90. Aczkolwiek już w latach 80. kopalnia zaczęła zgłębiać pokłady gdzieś tam górnorudne 405, 6, 7. No i ta płytka eksploatacja spowodowała drenaż tej wody. No i tak naprawdę konsekwencją tego był fakt, iż szyb wodny przestał być użyteczny, no i postanowiono go zlikwidować. No jak widać, teren jest bardzo mocno zarośnięty, zalesiony. Zrobił się to już spory las. No zobaczymy, co uda mi się tu jeszcze znaleźć. A no jeszcze niedaleko tej ruinki, za kilkadziesiąt metrów, natrafiłem na taki to artefakcik. No więc chyba jesteśmy w dobrym miejscu.
to możemy szukać dalej. Odszedłem troszkę niżej. No i mamy jakieś kolejne ślady świadczące, że w tym miejscu faktycznie coś mogło być. Zawsze to coś. Teraz tak, sam szyb miał się niby znajdować po drugiej stronie tego ogrodzenia. No jak widać, żadnych zabudowań tu już nie znajdziemy. Nie ma na to szans. Ale może jakieś ślady jeszcze się pojawią. Tak właśnie, jakieś pojedyncze cegły. Na pewno trzeba zejść jeszcze niżej. No i można zobaczyć już jakieś większe fragmenty z betonu i cegły. No to jest jakiś niewielki sukces. No tutaj można się było spodziewać, że nawet cegły się nie znajdzie. Więc jak są jakieś większe fragmenciki, to i tak jest wbrew pozorom bardzo dużo. To mamy takie największe fragmenty w tym miejscu. No skromne to są ślady, no ale tak powiedziałem, no, nie należało się spodziewać, że coś więcej tutaj będzie. I tak mamy ten budyneczek z początku, jako fajną ciekawostkę. No i troszkę tych fragmencików, żeby nie było, że nic nie dało się znaleźć. Próbuję wejść na te niewielkie nasypy. Zobaczymy, jak tam ten teren za ogrodzeniem się prezentuje. Czy coś będzie w ogóle widać. Tu jeszcze jakieś pojedyncze, niewielkie fragmenty. Plusem jest to, że można dość swobodnie popatrzeć, co tam jest za tym ogrodzeniem. Jak widać, jest dość wysokie. No i tu mamy jeszcze trochę fragmentów. I teraz tak, szyb miał się znajdować gdzieś za tymi paletami na takim niewielkim wzgórku. No ja żadnych śladów tam nie widzę, ale też ten teren jest cały zarośnięty. Czy był tam jakiś dekiel, czy nie było, to już trudno powiedzieć. Nie da się tego zauważyć z miejsca, w którym jestem. No i rzucę jeszcze okiem na takie pozostałości, których jeszcze tu całkiem sporo jest w tym miejscu. No i tyle. Tak więc szyb wodny kopalni Centrum. Kolejna ciekawostka za nami. Oczywiście, jeżeli ktoś coś wie więcej na ten temat, zapraszam do komentowania. Zresztą chętnie się czegoś nowego dowiem. Zwłaszcza, że nie ma aż tak wiele informacji o tym szybie, przynajmniej ja nie znalazłem.
Tak więc co? Szyb wodny, kopalnia Centrum. Wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.